Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Edyta i w tym materiale wideo będę robiła paznokcie. Wow, ale odkrycie. Będę robiła paznokcie na swojej lewej dłoni. I uwaga, będzie się działo, ponieważ dwa paznokcie mam do rekonstrukcji, dwa paznokcie mam do korekty i jedno zwykłe właściwie przedłużanie zrobimy, więc no naprawdę będzie się działo, full wypas. Zobaczysz po prostu przekrój wszelakich usług, jakie są dostępne w salonie kosmetycznym stylizacji paznokci. Kolejna ważna rzecz, będę robiła wielki comeback do akrylu. Po wczorajszym live'ie z firmą Astonishing, właściwie może nie z firmą Astonishing, a z, jak to się nazywa, unboxingiem? Unboxing. Otwieraniem paczki firmy Astonishing. Dostałam tam akrylę i pędzelek przecudowny do akrylu i po prostu stwierdziłam, że muszę sobie zrobić paznokcie akrylowe, bo nie wytrzymam. A jak chcesz zobaczyć live'a z tego odpakowywania paczki, to kliknij tutaj. Tam też się dzieje. A teraz przechodzimy do robienia paznokci. Skoro dalej oglądasz, to znaczy, że zainteresował Cię temat tego, co się będzie działo na moich paznokciach. Wytłumaczę pokrótce, co na nich jest i co na nich będzie zrobione. Tak, pokrótce opowiem, co tutaj się dzieje na tych paznokciach. Te dwa paznokcie tutaj mają na sobie manikier hybrydowy. O właśnie, te dwa paznokcie są pozostałością manikiru hybrydowego, który robiłam, nagrywając dla Was filmik. Jeżeli chcesz go zobaczyć, to jest tutaj ten filmik. To był mój drugi w życiu manikir hybrydowy, a robię paznokcie od, nie wiem, 12 lat, więc wow. Fajny filmik, zapraszam. Przejdźmy dalej do kolejnych paznokci. No, te paznokcie, może nie, może wrócę do tych dwóch, bo jeszcze nie powiedziałam, co będę na nich robić. Będę na nich robić rekonstrukcję, no bo dość mocno obgryzłam te paznokcie, no i trzeba je zrekonstruować. Bo chciałabym, żeby były dłuższe. Przynajmniej takie jak ten środkowy. Ten środkowy paznokieć, być może uda mi się zrobić korektę, o ile uda mi się tutaj zabezpieczyć te boczki wygryzione, bo jak już wiem, że za niedługo będą paznokcie zrobione, to zaczyna się obgryzanie boczków. No i cudownie było to widać w tym materiale wideo, w którym robiłam te dwa paznokcie, jak no, moje paznokcie naturalne były po bokach dość ostro obgryzione. Ok, tutaj będzie tradycyjne przedłużanie, tylko ściągnę nadmiar masy, chyba żelowej. Tak, żelowej i będę przedłużać. A na kciuku postaram się także zrobić korektę. Jeżeli nie wyjdzie, to najwyżej ściągnę paznokieć i, no i zrobię po prostu przedłużenie, bo chciałabym, żeby był tak samo wąski i tego samego kształtu ten paznokieć jak ten środkowy, więc sama nie wiem, jak efekt końcowy będzie wyglądać, więc dowiedzmy się tego wspólnie. Ok, jestem zdezynfekowana, użyłam pianki Biosanitizer, opowiem troszeczkę o niej, ponieważ dużo było pytań o nią właśnie. Wcześniej była dostępna na stronie Nail Artists i tam ją kupowałam, no ale teraz już Nail Artists w Polsce nie ma, więc nie wiem, gdzie ją można kupić teraz w internecie, więc jeżeli ktoś ma taką informację, gdzie ją można bez problemu kupić, to wstawcie linka tutaj poniżej w komentarzu, skorzystam na pewno ja, bo już muszę kupić, bo już tutaj... już mojej jest mało, więc także i ja skorzystam z tego, aby się dowiedzieć, gdzie można to kupić, więc do dzieła moi mili. Teraz kolejną rzecz chciałabym też poopowiadać Wam o frezach, jakie będę używać w tym odcinku i właściwie w każdych poprzedzających odcinkach właśnie te same frezy były używane. Wiele z Was pyta, gdzie to kupić, kiedy można kupić. Już śpieszę z odpowiedzią. Frezy Drillo mojej marki będzie można kupić już za parę tygodni, a może nawet troszkę wcześniej, w sklepie www.drillo.co. Tutaj mam w ręce Benka. Benek jest frezem drobnoziarnistym. Bardzo dobrze się sprawdza do ściągania masy żelowej, akrylowo-żelowej, hybrydowej i akrylowej, więc to jest frez bardzo uniwersalny i dobry także dla osób początkujących, bo ma taką końcówkę, którą Greg z Young Nails zawsze nazywa safety bit, czyli po prostu bezpieczną końcówkę, która nie przetnie skóry. On jest bardzo fajny. Ok, to by było na tyle o tym frezie, więc zobaczmy, jak sobie radzi Benek w akcji.
Okej, chciałam jeszcze teraz powiedzieć, że zapomniałam nałożyć sobie szczoteczki na mój mały paluszek, więc zaraz zobaczysz, jak to robię. To jest fajny trik, żeby przyspieszyć sobie tempo pracy. Wyleciała. Mały paluszek prawej dłoni. W takim uchwycie. Proszę bardzo. Więc to bardzo przyspiesza. Tempo pracy możesz spróbować. Zobacz, czy tobie też to będzie pasowało. To są małe szczoteczki do manikir. Lecę dalej. Okej, masa żelowa ściągnięta, akrylożelowa też prawie do końca, tyle ile trzeba i hybrydowa, no też prawie do końca, bo resztę zrobimy łysym. A teraz chciałabym Ci pokazać, co w Benku jest takiego wyjątkowego, że jest bardzo bezpieczny, jeżeli trafi Ci się klientka albo po prostu sama się boisz go używać, to możesz zobaczyć, zrobić sobie taki test. Włączę teraz 15 tysięcy obrotów, to są te same obroty, którymi ściągałam sobie tutaj te masy z paznokci i teraz pokażę test, że to jest bezbolesne, totalnie. Jeżeli ktoś mi nie chce wierzyć... Jak patrzę, to mnie to boli, boli. Pokaż na moje ręce, bo nie wierzę. Proszę bardzo, mamy tutaj męską dłoń, która wiadomo, oczywiście wszyscy wiemy, że męskie dłonie są o wiele bardziej delikatniejsze. Trochę się czekam. Sprawdźmy. O! No, rzeczywiście. Nawet Cię tak puknę. Masaż. No, tak, więc on jest bardzo bezpieczny. Oczywiście można nim zrobić krzywdę. Tak, jeżeli będziemy trzymać pod złym kątem, tak, albo tym kantem tutaj za mocno wjedziemy w paznokieć, albo, nie daj Boże, dupką, że tak powiem w cudzysłowie, najedziemy, tak, no bo to już jest ostre. To już jest ostra część, więc tutaj trzeba uważać. No, ale standardowo robimy właśnie te ruchy i on dzięki temu, że jest tam zaokrąglony, no to po prostu... Skórki są bezpieczne. Więc teraz przechodzimy do następnej rzeczy. Tym razem główną rolę odgrywać będzie łysy. Jakie piękne skórki sobie wyhodowałam. Wariat będzie miał co robić, dlatego co? Dziś szarżuję! Okej, wypiłowałam już wszystkie skórki, a właściwie wyfrezowałam, zmatowiłam płytkę, teraz czas na podkładanie szablonów i przedłużanie. Ale zanim to zrobię, to troszkę sobie ten wolny brzeg paznokci, które będą przedłużane, wyrównam, żeby łatwiej mi się podkładało szablony, bo zgodzisz się ze mną, że lepiej sobie życie ułatwiać zamiast utrudniać, więc to działa. Szablon siedzi, jak to stylistki lubią mawiać, to znaczy, że jest dobrze założony i nie rusza się, tak? Teraz warto się przygotować do przedłużania. Naszykuję sobie produkty, których będę używać. Będzie to proszek akrylowy, liquid, pędzelek i parę innych rzeczy. Zacznę od proszku. Wybrałam Cover Astonishing i do tego jest liquid, czyli monomer. Zwał jak zwał, tak? Zaraz naleję go do tego oto tutaj naczynka z korkiem.
A teraz gwóźdź programu, jakim jest pędzelek Astonishing Acrylic Brush 10 Wooden Handle Black. W cenie... Pewnie się teraz zastanawiasz, w jakiej cenie może być ten pędzelek. Nie 50 zł, nie 150 zł, a 550 zł. Co prawda, ja ten pędzelek dostałam w prezencie, ale wiem, że im droższy pędzelek, tym równa się to naprawdę z mega jakością. Wcześniej najdroższy pędzelek, jakiego używałam, to był bodajże pędzelek z Nail Artist za 400 zł, więc też odczuwałam różnicę. Oczywiście przeszłam tą drogę, którą pewnie większość stylistek przychodzi, od najtańszych rzeczy po już takie prestiżowe, naprawdę dobrej jakości produkty i akcesoria. Pomyśl sobie, jak Twoja klientka zareagowałaby, gdyby się dowiedziała, że pracujesz pędzelkiem za 550 zł, tak? Pewnie bym pomyślała sobie, że naprawdę musisz mieć wszystko dobrej jakości i naprawdę musisz dbać o swój warsztat i jakość wykonywanej usługi. Więc to jest naprawdę świetna rzecz. Ja odczuwam ogromną różnicę, jeżeli używam pędzelka za 50 zł i za 550 zł, bo mam różne, mam naprawdę dużo pędzelków i czuję, że to będzie mój ulubieniec. Już co prawda nim wczoraj na live'ie troszkę popracowałam. Dobrze, a teraz ostatnia rzecz, jaka jest mi potrzebna do tego, żeby odsączać nadmiar likwidu z pędzelka, z brzuszka pędzelka, czyli z tej najgrubszej części pędzelka. Jest to taka mata. Właściwie no ja używam takiej maty, która jest z tej strony chłonna, a z drugiej strony nie przepuszcza żadnych płynów, tak? To jest mata do nauki siusiania dla psów. Niektórzy styliści używają ręczniczków papierowych, inni wkładek higienicznych albo podpasek. No, co kto lubi, ważne, żeby było wygodnie dla osoby, która tego używa. Ja się już teraz przygotuję do przedłużania, naleję sobie do pojemniczka monomeru. Nie wiem odkręcić, chyba będę musiała poprosić o jakąś męską dłoń, która mi to odkręci. Męska dłoń, raz. Dziękuję. I ja lubię nalewać w taki sposób. Biorę pędzelek i leję sobie po włosiu. O, no tylko troszeczkę mi poleciało. Dobrze. Zakręcę to, bo nie chciałabym, żeby mi to odparowało. Praktycznie jestem gotowa do przedłużania, więc zaczynamy! Starałam się wszystko robić do kamery i po prostu nie widziałam drugiego boku i no po prostu będę miała dużo piłowania, jest za grubo, z prawego boku w ogóle uskok mi wyszedł, więc poprawię sobie to tak, żeby no wy nie będziecie widzieć, ale no ja muszę widzieć, bo inaczej będę miała źle zbudowany paznokieć. Powiem tak, patrzę na te paznokcie i patrzę i po prostu nie poznaję siebie. Ten rok temu, kiedy pracowałam z akrylem, wyglądało to zupełnie inaczej. No, widocznie straciłam wprawę, mam ruchy bardziej żelowe, akrylożelowe. Teraz muszę wyrobić w sobie, powrócić do starych nawyków akrylowych. No, po prostu paznokcie wyglądają jak... Napisz w komentarzu, co ci przypominają. Mi przypominają niecenzuralne słowo na k, więc... Niecenzuralne słowo. No dobra, jak kupa. Jak kupa. Napisz w komentarzu, co ci przypominają te paznokcie. No, już wiesz, co mi przypominają. Tak, to są moje grubości, hańby. Teraz muszę sobie z tym poradzić jakoś. Myślę, że poproszę o pomoc Benka, który skosi te góry i doliny, a później już dokończę wszystko filmikiem. Muszę się Wam przyznać, że nie pamiętam, kiedy ostatnio tak długo piłowałam paznokcie.
Dla Was to było jak mignięcie, tak? Stryknięcie palcem, dla mnie to była wieczność. Ale udało mi się doprowadzić te paznokcie do jako takiego stanu. Może zobacz, oceń sama. Jak mi poszło, to jest mój pierwszy akrylowy set od dobrego roku. Coś tu pod paznokciem widzę mam. Nieważne. Teraz część najprzyjemniejsza. Nakładanie koloru. Wybrałam kolor malinowy. Jest to kolor serii Jelly Soak Off Fuchsia Mystery Gel. Zobaczymy, jak będzie się prezentował na paznokciach. Kochani, będzie na jedną warstwę, coś czuję. Kolor utwardzony teraz na błyszczę go połyskiem, także z wczorajszego live'a Sack Off No Cleanness Top Gel, czyli po prostu połysk bez dyspersji. Pięknie się świecił na wzorniku, zobaczmy, jak będzie się prezentował na moich paznokciach. Moi kochani, to już na tyle w tym odcinku. Teraz zobacz, jak wyglądają paznokcie już w efekcie końcowym. Nabłyszczone, pomalowane, naoliwione. Tak oto się prezentuje ten kolor. A jeszcze fajna, ważna informacja, ponieważ daliście radę wbić 15 tysięcy, przepraszam, 10 tysięcy subów. 10 tysięcy subów do końca sierpnia, a nawet trochę wcześniej. I dzięki temu wygrałam zacny trunek. Właśnie nie wiem, co mam chcieć. Poproszę Was o pomoc, napisz w komentarzu tutaj poniżej, co mam chcieć, jaki zacny trunek, a coś spośród komentarzy wybiorę. I uwaga, następny cel ustalamy, 20 tysięcy subów do data 31 październik, jest to Halloween, jest to jednocześnie, wtedy są urodziny Przemysława. Tak, i te 20 tysięcy subów, jeżeli wbijemy, to uwaga, tym razem ja coś Wam dam. Ja coś Wam dam od siebie. Będę robiła analizy swoich prac sprzed lat, zanim się zaczęłam szkolić. Czyli po prostu wszystkie moje prace, które wrzucałam na stronę mojego salonu kosmetycznego, przeanalizuję. Będzie się naprawdę działo, musicie to zobaczyć, dlatego wbijajcie 20 tysięcy subów, znaczy w sensie, no jak ktoś jeszcze nie dał suba, to tutaj to może zrobić, może tutaj kliknąć subskrypcję, a jeżeli możesz się doczekać następnych moich filmików, to możesz pooglądać to, co już dla Ciebie nagrałam, więc subek, filmiki, a ja się z Tobą żegnam i do zobaczenia, pa, pa!